Szanowni Państwo, koleżanki i koledzy, jako lekarze coraz więcej czasu spędzamy w pozycji siedzącej, zwłaszcza przed komputerami. W rozmowie z panem prezesem Pawłem Czekalskim powstała idea, aby w kanale YouTube Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi zamieścić filmy z ćwiczeniami dla lekarzy w przerwach w pracy. Z prośbą o pomoc zwróciłem się do pani profesor Joanny Kostki, prodziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, kierownika kierunku fizjoterapia. Ten pomysł pani profesor przerodziła w konkurs wśród studentów fizjoterapii na scenariusz filmu, który mógłby pokazywać tego typu ćwiczenia. Konkursowi nadano tytuł Bądź aktywny nawet w przerwach. Szanowni Państwo, długotrwałe przebywanie w pozycji siedzącej, nawet najbardziej prawidłowej, zgodnej z wytycznymi ekspertów, niesie za sobą szereg negatywnych skutków zdrowotnych. Skutki te dotyczą przede wszystkim układu ruchu, w tym kręgosłupa, o czym najczęściej mówimy, natomiast dotykają niestety całego organizmu. Dowody naukowe mówią, że nawet aktywne osoby, które siedzą długotrwale, są narażone na zwiększone ryzyko zachorowania na choroby układu krążenia, cukrzycę, niektóre nowotwory i jeszcze kilka innych. Dlatego aktywne przerwy w pracy są niezwykle ważne. Wraz ze studentami fizjoterapii z inicjatywy Okręgowej Izby Lekarskiej przygotowaliśmy dla Państwa filmiki, które pozwolą Państwu na aktywne spędzanie czasu w pracy. Mamy nadzieję, że filmiki te będą wielokrotnie odtwarzane i że będziecie Państwo aktywni. Film powstał z inicjatywy Okręgowej Izby Lekarskiej i wspólnie z panem doktorem Ryszardem Golańskim, który zaproponował powstanie tego filmu, postanowiliśmy zaangażować do współpracy również naszych studentów. Chciałabym przy okazji wspomnieć, że aktywne przerwy w pracy to nie wszystko. Powinniśmy znaleźć trochę czasu na aktywność fizyczną również po pracy. Ta aktywność fizyczna, zgodnie z wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia, powinna wynosić co najmniej 150 minut w tygodniu wysiłku aerobowego, to znaczy spacery, bieganie, pływanie, taniec, nordic walking i szereg innych podobnych aktywności. I te aktywności powinny być uzupełnione ćwiczeniami oporowymi wykonywanymi co najmniej 2 razy w tygodniu. Zapraszam Państwa do aktywności. Zapraszamy do obejrzenia filmów. Może to dlatego, że zapomniała Pani o ergonomii pracy. Ale możemy temu zaradzić. Wystarczy tylko kilka minut. Tylko tyle? No dobrze, oddaję się w Wasze ręce. No to zaczynamy. Wykonamy teraz serię ćwiczeń rozciągających mięśnie narażone na przeciążenie w wyniku długotrwałej pozycji siedzącej oraz ćwiczenia dynamiczne pobudzające pompę mięśniową. Pierwsze ćwiczenie. Siadamy. Prostujemy się. Ściągamy łopatki. Ręce splatamy za plecami. Między udami a podudziami powinien być kąt prosty, a stopy muszą być otwarte na podłodze. Wykonujemy powolny skłon głowy w przód do końca, ile możemy. I przytrzymujemy. Liczymy do 5. Prostujemy się. Następnie wykonujemy skręt głowy w prawą stronę i również przytrzymujemy około 5 sekund. Analogicznie wykonujemy skłon głowy w tył z przytrzymaniem oraz skręt głowy w lewą stronę. Taką całą sekwencję wykonujemy 5-krotnie. Ćwiczenie drugie. Pozostajemy w pozycji siedzącej. Ramiona wyciągamy w przód. Staramy się dynamicznie zaciskać dłonie w pięści. To ćwiczenie powtarzamy 20 razy. Ćwiczenie trzecie. W pozycji stojącej. Prostujemy się, nogi ustawiamy w szerokim rozkroku.
ramiona w bok wyprostowane i wykonujemy skręty tułowia. Najpierw w prawą stronę, przytrzymujemy tę pozycję około 10 sekund. Prostujemy się, a teraz w lewą stronę i również przytrzymujemy tę pozycję 10 sekund. Takie ćwiczenie powtarzamy 3 razy. Jako ćwiczenie czwarte wykonamy marsz w miejscu przez około 30 sekund. Ćwiczenie piąte. Stajemy za krzesłem, ręce opieramy na oparciu. Wykonujemy dynamiczne spięcia na palce, a następnie opuszczamy pięty. Takie ćwiczenie wykonujemy 15 razy. Ćwiczenie szóste. Ręce kładziemy na barkach. Wykonujemy krążenie ramion w przód. 10 powtórzeń. A następnie w tył. Również 10 powtórzeń. Przedostatnie ćwiczenie. Na przemian stronne przeciąganie pięty do pośladka. Pozycję tę przytrzymujemy około 10 sekund, tak aby poczuć rozciąganie przedniej części uda. A teraz druga noga. Całość powtarzamy 3 razy. Dotarliśmy do ostatniego ćwiczenia. Czas na ćwiczenie oddechowe. Ręce układamy po bokach, na wysokości dolnych żeber. Wykonujemy dynamiczny wdech nosem, tak aby czuć, że żebra delikatnie napierają na nasze dłonie. Następnie wykonujemy długi wydech ustami, który powinien być 3 razy dłuższy od wdechu. Podczas wydechu żebra powinny delikatnie uciekać spod naszych dłoni. To ćwiczenie powtarzamy 5 razy. Jakie to przyjemne i proste! Takie ćwiczenia możemy wykonywać zarówno w pracy, jak i w domu. Ale to nie wszystko. Nie wolno także zapominać o ergonomicznej pozycji do pracy przy biurku. Należy pamiętać, aby fotel był regulowany tak, żeby stopy mogły być oparte o podłoże, a w kolanach zachowany kąt wprost. Monitor należy ustawić na wysokości oczu, aby nadmiernie nie przeciążać mięśnie szyi. Przedramiona powinny być oparte na biurku, a nadgarstki ułożone tak, aby nadmiernie nie przeprostowywać nadgarstki. Wykonujcie ćwiczenia w przerwie od pracy, by pozbyć się bólu, drodzy rodacy! Jesteśmy studentkami trzeciego roku fizjoterapii na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. Chciałybyśmy zaprezentować kilka ćwiczeń możliwych do wykonania w trakcie przerwy podczas pracy. Ćwiczenia są proste. Do ich wykonania nie potrzebujemy dodatkowych przyborów. Wystarczy krzesło i biurko. Marta ostatnio mi mówiła o bardzo fajnym filmiku w sieci. Może są tam ćwiczenia, które można wykonać w przerwie w pracy. Chyba muszę ich spróbować. Znalazłam! Przed ćwiczeniami skoryguj pozycję. Usiądź prosto na brzegu siedziska. Stopy na szerokość bioder. Sprawdź, czy guzy kolczowe są równomiernie obciążone. Teraz opuść luźno barki i wysuń się do góry. Zapamiętaj tę pozycję.
Ćwiczenie pierwsze. Jeszcze nie wstając od biurka, ułóż dłonie na dolnych żebrach. Wykonaj swobodny wdech, unosząc klatkę piersiową w przód i w górę oraz rozszerzając dolne żebra. Następnie wykonaj swobodny wydech z lekkim wciągnięciem dołu brzucha. Uważaj, aby nie unosić barków. Ruch wykonaj 3 razy. Ćwiczenie drugie. Stojąc pod ścianą, połóż ręce na szczycie głowy i wyciągnij się w górę. Następnie przełóż ręce na pierwszy wyrostek kostny, który poczujesz poniżej potylicy. Wykonuj delikatny ruch potakiwania do momentu, aż poczujesz ruch wyrostka pod palcami. Potakiwaniu niech towarzyszy ruch gałek ocznych. Ruch wykonaj 6 razy. Ćwiczenie trzecie. Stojąc pod ścianą, wykonaj wypad w przód raz jedną, raz drugą nogą, dodając przy tym przenos ramion ułożonych w skrzydełka w tył. Ćwiczenie powtórz dynamicznie 3 razy na stronę. Pamiętaj o napiętym brzuchu, prostych plecach i by kolano nie uciekało na stronę. Ćwiczenie czwarte. Stojąc z rękami nad głową, wykonuj krążenie nadgarstków 3 razy na zewnątrz, później do wewnątrz. Ręce pozostają otwarte. Następnie opuść ramiona w bok i wykonaj 3 krążenia ramion w przód, później w tył. Utrzymuj napięty brzuch i nie wysuwaj głowy do przodu. Ćwiczenie piąte. Ustaw się przodem do oparcia krzesła i chwyć rękami za górną krawędź oparcia. Wykonaj opad tłowia z jednoczesnym przechyleniem krzesła w przód, głowa w przedłużenie tłowia. Wyciągnij się w tej pozycji. Następnie wyprostuj się i postaw krzesło na podłodze. Powtórz ćwiczenie 3 razy. Ćwiczenie 6. Ustaw się przodem do biurka i oprzyj dłonie o blat. Wykonaj krok w tył. Stań na palcach, później na piętach. Ruch wykonuj dynamicznie. Po wykonaniu 6 powtórzeń, powtórz ćwiczenie naprzemiennie. Chodź w miejscu. Ćwiczenie 7. Stań przodem do biurka, chwytając rękami za blat. Wysuń lewą nogę prostą w kolanie w tył, ale tylko do momentu poczucia pierwszego oporu. Ćwiczenie powtórz 3 razy i zmień stronę ćwiczoną. Ćwiczenie 8. Usiądź na brzegu krzesła i wyciągnij się w górę. Teraz wstań z krzesła z odrzutem ramion i z powrotem usiądź na krześle. Ruch wykonaj 6 razy. Pamiętaj o prawidłowym ustawieniu kolan i stóp. Ćwiczenie 9. Ułóż prawą rękę na potylicy, utrzymując łokieć skierowany w bok. Skręć się do prawego boku z przeniesieniem lewej ręki na prawe kolano. Ćwiczenie wykonaj naprzemiennie, 3 razy na stronę. Nie odrywaj pośladków od siedziska i nie wysuwaj nadmiernie głowy w przód. Ćwiczenie 10. Siedząc na krześle, wykonaj skłon w lewo, wznosząc prawe ramię w górę, wyprostuj się i opuść rękę. Następnie wykonaj ruch na drugą stronę. Powtórz ćwiczenie 3 razy na stronę. Pamiętaj o napiętym brzuchu. Kurczę, ale to było dobre. Chyba zasłużymy na lajka. Dziękujemy za poświęcony nam czas. Mamy nadzieję, że przedstawione przez nas ćwiczenia przyniosą Wam natychmiastową ulgę i zachęcą do podejmowania dalszej aktywności fizycznej. Bądźcie aktywni, nawet w przerwach! Boli Cię głowa, szyja lub kręgosłup? Masz zmniejszoną efektywność w pracy?
Weź już teraz ćwiczenia w pigułce. Ćwiczenie pierwsze. Usiądź na brzegu krzesła. Jedną dłoń połóż na dolnej części brzucha, drugą dłoń na klatce piersiowej. Weź powolny, swobodny wdech, tak aby brzuch się nie powiększał. Chodzi nam w tym ćwiczeniu o ruch klatki piersiowej do przodu. Następnie wykonaj wydech przez lekko otwarte usta, jednocześnie przybliżając pępek do kręgosłupa. Taki powolny wdech i wydech powtórz 3 razy. Ćwiczenie drugie. Stojąc przy ścianie, z dłońmi opartymi o nią, będąc pochylonym w przód, uginaj i prostuj ramiona oraz wykonuj naprzemienne ugięcia w stawach kolanowych. Przy ugięciu ramion wykonuj wdech, a przy wyproście wydech. Powtórz to ćwiczenie 10 razy. Dziękuję. Ćwiczenie trzecie. Stojąc przy ścianie, z dłońmi opartymi o nią, pochyl ciało lekko w przód, mając biodra cały czas prosto, nie odrywając pięt od podłoża. Po chwili stań na palcach, a następnie połóż pięty z powrotem na podłoże. Takie wspięcia na palce wykonaj 10 razy. Ćwiczenie czwarte. Stojąc przy ścianie, z dłońmi opartymi o nią, szybko i naprzemiennie zginaj i prostuj nogi w stawach kolanowych. Pamiętaj, by mieć stopy ustawione równolegle i aby głowa nie była wysunięta w przód. Takie ćwiczenie wykonaj 10 razy. Ćwiczenie piąte. Stojąc tyłem do ściany, oprzyj się o nią plecami, zbliż łopatki do siebie, stopy ustaw równolegle. Ugnij lekko nogi w stawach biodrowych i kolanowych. Mając napięty brzuch i pośladki, dopchnij jak najmocniej potrafisz odcinek lędźwiowy kręgosłupa do ściany, a następnie rozluźnij mięśnie. Powtórz tę czynność 10 razy. Ćwiczenie szóste. Będąc wyprostowanym, trzymaj w jednej ręce butelkę wody. Następnie przenieś ramiona w tył i przełóż butelkę wody z jednej ręki do drugiej, wykonując jednocześnie półprzysiad. Podczas wyprostu nóg wznieś ramiona w górę i weź butelkę do drugiej ręki, pamiętając jednocześnie o prawidłowym oddechu. Ćwiczenie to wykonaj przez 45 sekund. Ćwiczenie siódme. Będąc wyprostowanym, nogi rozstaw na szerokość bioder. Ręce podnieś na wysokość barków tak, by były przed tobą. W rękach trzymaj butelkę wody. Następnie wykonaj powolny skłon tułowia w tył, jednocześnie podnosząc ramiona w górę. Pamiętaj, by wzrok podążał za butelką. Następnie wyprostuj się, opuszczając ramiona w przód. Ćwiczenie wykonaj 10 razy. Ćwiczenie ósme. Usiądź wyprostowany na brzegu krzesła. W lewej ręce trzymaj butelkę wody. Następnie wykonaj powolny skłon tułowia w prawo i przenieś butelkę nad głowę bokiem. Następnie wróć do pozycji początkowej, przełóż butelkę do drugiej ręki oraz wykonaj skłon w drugą stronę, przenosząc butelkę nad głowę bokiem. Takie ćwiczenie wykonaj 10 razy. Ćwiczenie dziewiąte. Usiądź wyprostowany na brzegu krzesła. Mając 90 stopni zgięcia w stawach łokciowych i trzymając butelkę wody w jednej ręce, wykonaj powolny, głęboki skręt w tę stronę, w której ręce trzymasz butelkę. Następnie wyprostuj się i przełóż butelkę do drugiej ręki oraz wykonaj skręt tułowia w drugą stronę. Takie ćwiczenie powtórz 10 razy.
Przedstawione ćwiczenia, mimo poprawy postawy i samopoczucia, nie zastąpią niezbędnej dla ludzkiego organizmu codziennej aktywności ruchowej. Więc już po pracy rusz się tak, jak lubisz. Kiedy pracujesz już kilka godzin, siedzisz nieergonomicznie i skutki zaczynają o sobie dawać znać. Ćwiczenie pierwsze. Pokaż najlepszą wersję siebie. Siedzimy na brzegu krzesła, przeciągamy się. Układamy ręce na kark. Wykonujemy wdech i przenos łokci w tył. Z wydechem powrót. Wdech i wydech. Ćwiczenie wykonujemy w tempie spowolnionego oddechu. Ćwiczenie drugie. Spacer po krześle. Siedzimy prosto na brzegu krzesła. Chodzimy na guzach kulszowych w tył. I przód siedziska. Ręce skrzyżowane na klatce piersiowej lub na biodrach. Staramy się nie zapadać w klatce piersiowej. Ćwiczenie trzecie. Boks. Zacznij trzymać gardę. Skręt łowia z uderzeniem w prawo, następnie w lewo. Rozpoczynamy spokojnie i z każdym powtórzeniem przyspieszamy tempo. Lekko przyspieszony oddech i tętno są mile widziane. Można zrobić wersję zarówno na siedząco, jak i stojąco. Ćwiczenie czwarte. Nie zwalniamy tempa. Maszerujemy wysoko, unosząc kolana i uderzając prawą ręką przeciwległe kolano i na odwrót. Teraz przyspieszamy. Jeżeli czujesz się na siłach, możesz robić z nami ćwiczenie. Ćwiczenie piąte. Przeszkoda. Podpieramy się o krzesło lub o ścianę. Stajemy naprzeciwko kosza. Unosimy lewą nogę. Kolano na wysokości biodra. Muskamy palcami podłogę po prawej stronie kosza. Przynosimy nad koszem i muskamy podłogę z lewej strony. Robimy kilka powtórzeń. Pamiętaj o palcach stopy jak najbardziej skierowanych ku podłodze. Zmieniamy stronę. Jeśli ktoś czuje się pewniej, może zrobić wersję bez trzymania. Ćwiczenie szóste. Dziura w podłodze. Wciąż możemy się podpierać. Stawiamy lewą stopę na paluchu i robimy krążenia stopą. Nic się nie rusza oprócz nogi. To ćwiczenie możemy również robić bez podparcia. Zmieniamy stopę. Sztanga. Teraz popracujemy z obciążeniem. Najlepiej zaopatrzyć się w butelkę 2 litry. Stopy na szerokości bioder. Trzymamy butelkę na krańcach. Unosimy do przodu. Zginamy grzbietowo ręce. Ramiona do góry. Zginamy w łokciach. Butelka znajduje się na karku. I robimy półprzysiad. Trzymamy. Kolana idą w linii stopy. Prostujemy się. Unosimy butelkę do góry. I wracamy. Ponownie unosimy butelkę do przodu. Zginamy grzbietowo ręce. Ramiona do góry. Zginamy w łokciach. Półprzysiad. Trzymamy. Ciężar ciała równomiernie rozłożony na stopach. Prostujemy się. Unosimy butelkę do góry. I wracamy.
Ćwiczenie ósme. Skłon w przód. Stajemy za krzesłem, chwytamy się oparcia, zgięcie grzbietowe w nadgarstku. Odchodzimy powoli od krzesła, robiąc skłon w przód, aż nasza głowa znajdzie się pomiędzy ramionami. Kręgosłup prosty. Wdech i wydech. Następnie wracamy. Ponownie kierujemy się ku skłonowi. Wdech i wydech. Wracamy. Dziękuję. Ćwiczenie dziewiąte, pianino. Siadamy przy biurku, opieramy się na całych przedramionach. Kręgosłup prosty. Zaczynamy od uniesienia palca małego, palca serdecznego, środkowego, wskazującego i chwytnego kciuka. Powtarzamy. Ćwiczenie dziesiąte. Cisza przed burzą. Połóż jedną rękę na mostku, drugą pod pępkiem. Spokojny wdech i wydech z lekkim wciągnięciem brzucha. Powtórz kilka razy.